Jesteśmy w rotundzie panoramy racławickiej. Dookoła nas widzimy olbrzymi obraz, 15 metrów wysoki, 120 metrów w obwodzie. Jest to pierwsza polska panorama, która została namalowana we Lwowie pomiędzy 1893 a 1894 rokiem. Miała oświetlić powszechną wystawę krajową, która pokazywała osiągnięcia Polaków pod zaborami. Panorama racławicka od razu stała się niezwykle popularna we Lwowie. Ona upamiętniała wydarzenie w historii Polski, może nie najważniejsze, nie najważniejszą bitwę, ale bitwę, która podobnie jak bitwa pod Grunwaldem, czy walka Sobieskiego i oswobodzenie Wiednia, miała znaczenie symboliczne. Oto po raz pierwszy w dziejach polskiego narodu do walki o niepodległość ojczyzny stanęli również chłopi. I to oni zdecydowali, atak 320 kosynierów zdecydował o zwycięstwie Polaków w tej bitwie. W całej insurekcji ta bitwa nie odegrała znaczącej roli. Była jedyną praktycznie zwycięską bitwą insurekcji kościuszkowskiej, ale właśnie ten symbol decydował o tym, że ona na trwale wpisała się w historię Polski. Tadeusz Kościuszko z racji swoich właśnie zasług na trwale wpisał się w dzieje polskiego narodu. Stał się, można powiedzieć, symbolem polskiej walki o niepodległość, bo był naczelnikiem pierwszego powstania Polaków o niepodległość. Kościuszko był postacią niezwykle popularną i znaną. Wiadomo, że wcześniej walczył z wojskami i z Rosją w wojnie 1792 roku. Jeszcze wcześniej walczył w wojnie amerykańsko-brytyjskiej w Stanach Zjednoczonych, a więc walczył, był, można powiedzieć, człowiekiem, który walczył o wolność wielu narodów. Był zresztą nazywany bohaterem obojga narodów. I kiedy wybuchło powstanie, było naturalną rzeczą, że on musi zostać naczelnikiem siły zbrojnej narodowej, był tym wodzem insurekcji kościuszkowskiej. I mimo, że powstanie zakończyło się ostatecznie klęską i on trafił do niewoli, to stał się dla wielu pokoleń Polaków autorytetem, z którym liczono się i za jego jeszcze życia, prawda? I to nie tylko lud ten prosty, ale również i głowy koronowane i wiele autorytetów, ale stał się też autorytetem na dalsze pokolenia. To przecież zaraz po jego śmierci usypano w Krakowie słynny kopiec Kościuszki, powstawały liczne pomniki jemu poświęcone. Do dzisiaj Tadeusz Kościuszko jest patronem największej ilości szkół i różnych instytucji w Polsce, a więc ten autorytet, można powiedzieć, trwał i to zarówno w wolnej Polsce, jak i w okresie socjalizmu, można powiedzieć, trwa do dzisiaj. Tadeusz Kościuszko, myślę, że cieszył się taką popularnością nie tylko ze względu na to, że na ten wzór patriotyzmu, ale był też wzorem demokraty, bo on cały czas upominał się o wolność wszystkich, w tym również o wolność właśnie chłopa polskiego. Wkrótce po bitwie racławickiej w dowód uznania udziału chłopów ogłosił 7 maja Uniwersał Połaniecki, który w Połańcu, który dawał chłopom właśnie częściowe zniesienie poddaństwa i wolność osobistą. Epoka Napoleona i Napoleon był tym pierwszym władcą, który dał Polakom jakąś nadzieję. Ona się okazała potem złudna, ale to była nadzieja, że
są w stanie dzięki potężnemu mocarstwu odzyskać niepodległość. Napoleon był tym, który jako pierwszy, można powiedzieć, umożliwił odtworzenie, przynajmniej w szczątkowej formie, polskiej armii. W 1797 roku powstają w północnych Włoszech legiony, które to legiony miały właśnie przy boku Napoleona doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale okazało się, że Napoleon wykorzystywał Polaków i te polskie oddziały zbrojne do innych celów, do walki właśnie z państwem papieskim, do walki z Królestwem Neapolu. Wreszcie wysłane zostały te oddziały na Haiti, na Santo Domingo. Walczyły w Hiszpanii, w Egipcie, ale cały czas nie walczyły o niepodległość Polski. I stworzenie tego protektoratu, jakim było Księstwo Warszawskie w 1807 roku, tylko Kościuszkę przekonało o tym, że Napoleon nie jest uczciwy wobec Polaków. Polakom jako ogółowi myślę, że to nie przeszkadzało. Oni mieli świadomość tego, że tylko z Napoleonem są w stanie odzyskać niepodległość. Panorama stała się pewnego rodzaju symbolem. Symbolem łączności tych ziem, które po II wojnie światowej zostały Polsce przekazane, a należały wcześniej do innego zupełnie państwa, ale jednocześnie symbolem, tak powiem, utraty swoich terenów państwowych na wschodzie, prawda? I myśmy tutaj przyszli do zupełnie jak gdyby kulturowo obcych miejsc i panorama obok zbiorów Biblioteki Ossolineum była tym symbolem właśnie obecności tej cząstki tamtych terenów tutaj w Polsce. Ale przez fakt, że władze komunistyczne bały się pokazania tej panoramy od razu, ona wróciła do Wrocławia w 1946 roku, a dopiero w 1985 była możliwość jej pokazania, bo cały czas ograniczano możliwość jej prezentacji. Bano się, że no to urazi uczucia tych ludzi w Związku Radzieckim. Nie rozumiano tego, że to dla tych Polaków, którzy w dużej ilości z tych terenów wschodnich, zwłaszcza z okolic Lwowa tutaj przybyli, ma znaczenie symboliczne.